Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj takie troszeczkę komentary, bo pogadamy sobie o bardzo dużej zmianie, która się szykuje w FC24, czyli Title Update 9, który dzisiaj zawitał na PlayStation 4 oraz Xboxa One, natomiast zgodnie z tym, co napisało EA Sports, niedługo pojawi się na kolejnych platformach, czyli na PS5, na Xboxie Series X czy też S, na PC-cie, czyli ogólnie na platformach nowej generacji. No i patrząc, przede wszystkim, bo ja się skupiam w większości na tych zmianach gameplayowych, dlatego od razu przechodzimy do tego podrozdziału. Jakie tutaj są zmiany? Zmniejszona efektywność strzałów zewnętrzną częścią stopy dla zawodników, którzy posiadają albo nawet nie posiadają playstyle'u Trivela, i nieważne, czy to jest playstyle zwykły, czy też playstyle plus, jest to po prostu zmniejszone prawdopodobieństwo, że te strzały będą, wiecie, takie wypieszczone, takie jakie widuje się bardzo często w weekendowych zmaganiach Champions. Delikatnie zmniejszono celność również tych strzałów, zmniejszono maksymalną wysokość tego top spinu, które ta piłka mogła mieć po strzele z fałsza, czyli wiecie, już nie będzie tej takiej trajektorii, która sprawiała, że ona wpadała za kołnierz bramkarza, nawet jeśli wiecie, no te odległości były czasami horrendalne, robił się z tego po prostu piłka, która bramkarze nie reagowali praktycznie na to, oni się nawet nie rzucali, nie mieli się jak do tego rzucić, bo ta rakieta właściwie spadała im potem za plecy. I tutaj mamy jeszcze dodatkowo poprawiono logikę używania pressingu na R1. Często też mówiliście o tym na streamach, że jest ten problem, że na przykład klikacie R1 i inny zawodnik podbiega do pressingu niż powinien. Też to odczuwałem. Słuchajcie, generalnie powinno to być w miarę logicznie związane z tym, że widzimy wskaźnik drugiego zawodnika i ten właśnie zawodnik presuje. Natomiast czasami to było zbyt późno łapane przez grę, mam wrażenie. I nawet dobrze, że to jest poprawione. Tylko czemu 7 lutego? A nie 5 października? No, co prawda nie uważam, żeby to jakoś mega mocno psuło gameplay, tak? Wiadomo, że to nie było jakiś tam game changer czy coś, aczkolwiek, skoro faktycznie bo ja myślałem ogólnie, że to po prostu tak już jest w tej grze i tyle, że trzeba bardzo późno używać tego pressingu kolegi, żeby konkretnie zwrócić uwagę na to, na jakiego zawodnika jesteśmy już, mamy ten wskaźnik drugiego zawodnika, na kogo możemy się w tym momencie przełączyć, używając L1 albo używając R1 presować. Ale widać, że jednak nie do końca taka była logika, bo jej chcę zrobić tak, żeby to było po prostu szybsze i bardziej intuicyjne. Dodatkowo tutaj poprawiono sytuację, jeśli chodzi o improved referee fall calling logic inside the box falling clearance. Okej, czyli że sędzia będzie lepiej reagował, jeśli chodzi o faule, czy też w ogóle o wślizgi, czy o odbiory w polu karnym i o właśnie wywoływanie rzutów karnych. Tutaj dwie troszeczkę mniej istotne zmiany związane z animacjami, na przykład z tym, że bramkarz mógł podnieść piłkę, jeśli była podana przez kolegę z drużyny, ale to ja nie kojarzę zbytnio takich takiej sytuacji. No zobaczymy, czy te trivele, słuchajcie, będą wpłyną dość mocno na rozgrywkę. Ja tutaj jeszcze chciałem w ramach takiego właśnie małego komentary. Mam tutaj taką wypowiedź Jeppe Heufelta, to jest dosyć znany e-sportowy coach, jeśli chodzi o FC24, wcześniej FIFA, trenował chociażby reprezentację Finlandii na ostatnich Mistrzostwach Świata w Dubaju, gdzie oni tam wyszli do fazy pucharowej i całkiem ładnie sobie radzili. Tutaj Alexian Foot na Twitterze wrzucił bramkę z meczu Abu Makkah Vergang i napisał, że włączyłem FC Pro Event i to jest pierwszy gol, jaki zobaczyłem. Jesteście z tym okej, ludzie? Jesteście z tym okej? No i tutaj Abu Makkah, słuchajcie, rozegrał sobie na przedpole, zrobił ball rolla Veronem, no i walnął tą trivelę, która właśnie teraz będzie spatchowana. No i właśnie a propos tego, czy teraz będziemy mieć patenty nowe na strzelanie bramek? Fajnie tutaj napisał Jeppe Heufelt właśnie, gdzie jego zdaniem w tym momencie, z jego perspektywy coacha, to jest największy skill gap w FC24, jaki kiedykolwiek był. I on tutaj broni tej triveli, którą przed chwilą widzieliście. Broni, dlatego że jest bardzo dużo możliwości strzelania bramek. Tutaj podaję te przykłady. Właśnie trivele, czyli strzały z fałsza. Trivele w biegu, odwrócone trivele, które również siadają. Strzały finezyjne, chociaż mam wrażenie, że troszeczkę mniej się ich teraz używa. Zobaczymy, może troszeczkę wrócą do łask właśnie po tym patchu. Powershoty. Można też strzelać z pierwszej piłki, można też timeować z pierwszej piłki. Jaka jest na to kontra?
poruszanie się bramkarzem, albo po prostu zamykanie kątu do strzału. Też można po prostu te strzały blokować. No, albo poruszamy się bramkarzem na długi słupek. I tutaj wróćmy właśnie do tej bramki, bo tutaj przecież można na to zwrócić uwagę. Broni Vergang i teraz poszedł na raz do tego zawodnika. Poszedł na raz do tego zawodnika. Gdyby chciał albo pobronić kąt, no to powinien już w tym momencie tym zawodnikiem iść w to miejsce, żeby tutaj ten kąt bronić, albo w momencie, gdy już idzie tu podanie, no to już ten jest spóźniony, no to musi bramkarzem się przesuwać właśnie w tym momencie tego Vergang nie zrobił. Także można to kontrować. Ja jak na przykład czytam posty, że traciłem, nie wiem, 30 bramek z Trivelli w Champions, nic nie mogłem z tym zrobić. Mogłeś. Otóż słuchaj, mogłeś, dało się coś zrobić. I dalej też tutaj Jeppe Heufeld mówi o kolejnych przykładach, w jaki sposób można strzelać bramki w FC 24. Możesz biec do linii i potem wjeżdżać w pole karne po to, żeby szukać tapinów. No i jaka jest to kontra? Właśnie pressing kolegi albo running jockey, czyli L2, R2 i odpowiednie ustawienie się obrońcami, albo partial team press, czyli ten dodatkowy pressing drużynowy, który załączamy naciskając dwa razy R1 na naszych kontrolerach i wtedy pojawiają się te dwie ikonki nad zawodnikami i to fajnie działa przy okazji właśnie tapinów, które próbują zagrywać na nas przeciwnicy. I dalej też mówi tak, jeśli grasz przeciwko komuś, kto nie potrafi dobrze bronić manualnie, przełączać się, możesz skorzystać z tego, z tych playstyle'ów, które są do dribblingu, czyli do playstyle'u 01, że wtedy ten dribbling jest lepszy, czy też do różnego rodzaju sprint boostów i mówi też o samych playstyle'ach, które faktycznie mocno wpływają na rozgrywkę i urozmaicają ten styl gry. I też tutaj taka dosyć ważna akapit, że zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest do końca piłka nożna, którą znamy i kochamy. To nie jest do końca tak, jak to wygląda na prawdziwej murawie, ale no, z drugiej strony no, jest to gra. No, trudno, żebyśmy chcieli tutaj robić z tego symulator. To jest akurat moja opinia, takie moje dopowiedzenie w tym temacie. No i dodaję jeszcze, że osobiście nie chciałbym grać w grę, gdzie możesz tylko strzelić bramki bezpośrednio z pola karnego. Mieliśmy to wcześniej i wydaje mi się, że tutaj nawiązuje do czasów FIFA 20 i wtedy grało się przeciwko graczom, którzy grali tylko na dropbacku, na obronie cofniętej, włączało się wtedy zagęszczenie środka, całą jednostką broniło się w polu karnym i nie było tak naprawdę możliwości zagrożenia też strzałem z dystansu. No ale to wszystko odnosi się właśnie do tematu tego, czy tego typu trivele w grze powinny być, czy nie. Moim zdaniem powinny, ale czy to, że troszeczkę zostanie to zmniejszone w update'cie? Okej, niech zostanie to troszeczkę zmniejszone w update'cie, tylko że no myślę, że to akurat nie jest zły strzał, to jest bardzo skillowy strzał, bo to jest bardzo dobry ball roll, świetny kąt. I moim zdaniem to jest bardzo dobra trivela. Gorzej, jeśli, wiecie, wpadłoby to gdzieś z tych okolic, tutaj mówię z krawędzi ekranu, to z tamtego miejsca, moim zdaniem wtedy to nie powinno siadać. No, ale co wy o tym sądzicie? Czy teraz będzie się dało grać dalej trivele? Czy w ogóle jesteście fanami tego rozwiązania, że trivele zostały spatchowane? Czy jednak powinno się dawać strzelać z tych triveli jak najwięcej, skoro ludzie po prostu tego nie bronią? Dajcie znaka w komentarzu. Dzięki za ten komentarz, odcinek.